Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Dzień dobry, nazywam się Gustaw Kolanowski. Jestem dyrektorem programowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Z mikrofonem Radia Warszawa gościmy w jednym z kin, gdzie w Warszawie będą Państwo mogli już w najbliższe dni obejrzeć właśnie filmy w ramach tego Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego, na który co roku czekamy. No i w tym roku rusza po raz 40. Czy z tej okazji będzie ten festiwal pod jakimś kątem wyjątkowy, czy po prostu jest taki wyjątkowy co roku? Staramy się oczywiście, żeby był wyjątkowy co roku. W tym roku przechodzimy zmiany. Nasz wieloletni dyrektor Stefan Laudyn, 35 lat dyrektorowania, w tym roku podjął decyzję o przejściu na emeryturę, w związku z czym jego już nie będzie, to jest jedna z rzeczy, ale wszystkie pozostałe tak naprawdę zostają, można powiedzieć, po staremu. Mamy te same sekcje, mamy w zasadzie te same kina, bo i Kinoteka, i Atlantik były w przeszłości kinami festiwalowymi. Jednocześnie będzie oczywiście trochę zmian. Zmian szczególnie jeśli chodzi o program, czy też podejście do programu. Nasz zespół selekcyjny jest w tym roku trochę zmieniony. Mamy tutaj więcej młodych osób, więcej osób wyczulonych na być może trochę bardziej aktualne problemy, na nowe sposoby opowiadania historii. Więc mamy nadzieję, że ten program i filmy, które będziemy pokazywać, że to będzie się zmieniało trochę w przyszłości. Zapraszamy już od 11 października do 20, więc 10 dni świętowania kina. Naszymi kinami są Kinoteka, Atlantik oraz w tym roku po raz pierwszy Iluzjon Filmoteki Narodowej. W Iluzjonie będziemy pokazywać filmy z cyklu Polska Klasyka. A poza tym jeszcze wiele innych miejsc na mapie Warszawy, gdzie niekoniecznie można zobaczyć filmy, ale twórców filmowych już jak najbardziej. Kluby festiwalowe i inne przestrzenie, w których będziemy spotykać się po seansach. A jakie będą te sekcje filmowe? Jeśli ktoś słyszy o tym festiwalu, są tacy, którzy co roku przybywają i wiedzą, czego się spodziewać, ale jeśli ktoś nie słyszał, to jakiego są to rodzaju filmy? Czy są to animacje fabularne, przygodowe, science fiction? O co chodzi w tym festiwalu? Powiedziałbym, że w tym festiwalu trochę chodzi o to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nawet jeśli chodzi o sekcje. Jeżeli ktoś czuje się bardziej odważny i ma ochotę obejrzeć debiuty młodych twórców, jeszcze szerzej nieznanych, może wybrać sekcję 1-2. Jeżeli woli coś już bardziej znanego, pokazywanego na innych festiwalach, sekcja Crème de la Crème, w której pokazujemy filmy już widziane z Cannes, z Locarno, z Berlina, powinien w takim razie wybrać tę sekcję. Jeżeli woli sekcje dokumentalnych, mamy też dla niego sekcje dokumentalnych. Jeżeli woli bardziej awangardowe albo eksperymentalne kino, jest sekcja Wolny Duch, no ale oczywiście tą perłą w koronie jest konkurs główny, w którym pokazujemy 15 najlepszych naszym zdaniem filmów, również w tym roku debiutantów, ale to co jest najważniejsze w konkursie głównym, to jest ta premierowość, która w ogóle jest ważną cechą naszego festiwalu. My pokazujemy przede wszystkim filmy premierowe, światowe i międzynarodowe premiery, filmy niewidziane nigdzie indziej albo prawie nigdzie indziej na świecie. Będziemy też mieć jakieś nowe polskie filmy? Jak najbardziej. Co prawda jesteśmy tuż po Gdyni, a w Gdyni pokazuje się już wiele polskich filmów, ale będziemy też mieli premiery światowe. Na przykład film w konkursie 1-2 Magdaleny Pięty, Prześwit ze świetną rolą Cezarego Łukaszewicza. To w ogóle jest taki trochę nasz motyw przewodni w tym roku, ten aktor, bo pojawia się w aż trzech filmach. Poza Prześwitem jeszcze Innego końca nie będzie, Moniki Majorek oraz Bucza Stanisława Tiunowa. Te dwa ostatnie oba w konkursie głównym, więc można powiedzieć, że edycja pod sztandarem Cezarego Łukasiewicza. Czyli ten wątek wojny na Ukrainie też będzie tutaj takim ważnym akcentem. Wątek wojny w Ukrainie i w ogóle Ukraina pojawia się w naszej selekcji co roku, od 2022 jeszcze intensywniej, kiedy gościliśmy Festiwal Odeski, który nie mógł odbyć się wtedy w Ukrainie, ale co roku wybieramy ileś filmów praktycznie do każdej sekcji. Zależy nam na tym, żeby cały czas pokazywać, żeby cały czas rozmawiać o tym, co dzieje się z naszą wschodnią granicą. W konkursie głównym to będzie film Bucza Stanisława Tiunowa, ale również w konkursie 1-2 czy w konkursie filmów dokumentalnych będziemy mieli różne oblicza wojny w Ukrainie. Nie tylko filmy ukraińskie. To jest na przykład czeska produkcja, film Korespondent Wojenny o tym, w jaki sposób wojnę się dokumentuje. A ten film Bucza, film dokumentalny, tak? To jest film fabularny, ale opowiadający prawdziwą historię mężczyzny, który dzięki temu, że miał kazachski paszport, mógł
wjeżdżać do Ukrainy zaraz po rozpoczęciu wojny i z Buczy ratował mieszkańców. Wywoził ich samochodem i udawało mu się przekraczać granicę dzięki temu, że nie miał ukraińskiego paszportu. Uratował w ten sposób ponad 100 osób. Film opowiada jego historię. Tych filmów rzeczywiście jest wiele. Będą Państwo mogli, myślę, że każdy coś dla siebie wybrać. Czy jakieś inne takie sytuacje, które są na świecie problematyczne, też będą poruszane? Sytuacje społeczne, polityczne? Mamy w konkursie głównym dwa filmy, które teraz, jak widzę, układają się trochę w dyptyk, bo mamy film irański i film izraelski, oba z premierami światowymi. Nie wiadomo, czy którykolwiek twórcy będą mogli przyjechać. Film ukraiński jest szczególnie tutaj jaskrawym przypadkiem, bo opowiada historię dziennikarza, który pisze artykuł krytyczny wobec polityki Netanyahu, w związku z czym służby izraelskie biorą go na celownik. Nie będę Państwu opowiadać, jak to się kończy, ale jest to dramat bardzo współczesny i opowiadający o bardzo aktualnych problemach. Jeśli chodzi o taką ogólniejszą problematykę, już nie tylko jeśli chodzi o wojnę i głód na świecie, to uważam, że takim motywem jest młodość ze wszystkimi jej blaskami i cieniami. Mamy bardzo dużo filmów młodych twórców, nowych głosów często na mapie filmowej, chociaż niektóre już utytułowane na świecie. To jest na przykład mój ulubiony przykład reżyserki Saule Bliuwaite, reżyserki filmu Toxic. Ona była u nas 2 albo 3 lata temu ze swoim filmem krótkometrażowym Limuzyna, za który zdobyła nagrodę dla najlepszego dokumentu. Po czym w tym roku ze swoim filmem Toxic zgarnęła Złotego Lamparta na festiwalu w Locarno. Będziemy pokazywać jej najnowszy film w sekcji Creme de la Creme. Jest to coś, co zdecydowanie mogę polecić. No w takim razie czekamy na te filmy i na spotkania, bo przecież będą też spotkania z twórcami. Pan o nich już trochę wspomniał. Czy to jest tak, że po każdym filmie można liczyć na jakieś spotkanie? Czy to są spotkania poza pokazami filmów? Jak to wygląda? Czy to są reżyserzy, aktorzy? Dla widzów, którzy mają kłopot z tym, żeby decydować się na filmy, mam złą wiadomość, będzie jeszcze trudniej. Spotkań jest naprawdę dużo, też przez to, że twórcy przyjeżdżają tutaj często po raz pierwszy i mają tutaj swoje premiery, więc oni też mają pierwszy raz okazję do tego, żeby skonfrontować się z publicznością. Spotkań będzie bardzo dużo, będą tam reżyserzy, ale też producenci, aktorzy, a czasem bohaterowie filmów. Jest tak na przykład w przypadku filmu Bucza. Pierwowzór postaci granej przez Cezarego Łukasiewicza odwiedzi Polskę, odwiedzi Warszawę, żeby porozmawiać o swojej historii. A poza spotkaniami Q&A, które odbywają się w sali kinowej, zapraszamy też zawsze widzów do brania udziału w tych takich bardziej kameralnych rozmowach i spotkaniach z twórcami, które odbywają się w korytarzach albo w klubach festiwalowych. Zawsze można wtedy spotkać się i zadać te pytania, których może nie miało się odwagi albo czasu, żeby zadać na sali. Takie historie kończą się czasami bardzo długimi spotkaniami z twórcami, czasami trwającymi do późnej nocy. No zdaję sobie sprawę, że to jest taka okazja, żeby móc o wszystko zapytać, więc to się może ciągnąć i ciągnąć do późnych godzin wieczornych. A poza tym jeszcze podczas tego festiwalu także różnego rodzaju warsztaty. To też jest taka Państwa dodatkowa ważna działalność podczas tego całego programu. Mamy świadomość tego, że filmy nie wyrastają, po prostu nie rosną na drzewach, tylko wyrastają z jakichś projektów, które są rozwijane, istnieją w jakimś świecie branżowym i chcemy być częścią tego świata. Dlatego od tego roku coraz mocniej angażujemy się w organizację spotkań branżowych. Dzięki dofinansowaniu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych organizujemy 2-dniowe wydarzenie branżowe pełne paneli, warsztatów, spotkań networkingowych. Chcemy, żeby Warszawski Festiwal Filmowy stał się przestrzenią, w której pomysły powstają, w której zawiązują się znajomości, w której ludzie mogą spotkać się, porozmawiać, zaplanować coś razem i być może te filmy, których ziarno zostanie zasiane na naszym festiwalu, za kilka lat będziemy mogli oglądać w kinach. To cóż, w takim razie zapraszamy słuchaczy. Festiwal właśnie się rozpoczął 11 października, potrwa do 20 października. No i w tym czasie wiele filmów. Czy liczył pan? Ile tych filmów będzie? 84 filmy pełnometrażowe, 58 krótkometrażowych. Jeżeli ktoś lubi mieć kilka filmów w jednym i nie mieć poczucia, że traci, to polecam szczególnie konkurs filmów krótkometrażowych. Można tam zobaczyć naprawdę różnorodne rzeczy podczas 1,5-godzinnego pokazu. Wspomnieliśmy tutaj o jury. Będą pokazywane filmy, które zostaną wybrane przez właśnie jury. A jak z publicznością? Czy też będzie miała szansę wybrać swój ulubiony film?
Publiczność jest też jednym z jurorów na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Po każdym seansie widzowie mogą oddać głos, powiedzieć, jak bardzo film im się podobał. Głosy są następnie przeliczane i po zakończeniu festiwalu przyznawana jest nagroda publiczności dla najlepszego filmu fabularnego, dokumentalnego oraz dla krótkometrażówki. Zapraszamy Państwa na Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, 40. w tym roku po raz 40., który rozpoczyna się w ten weekend i potrwa aż do 20 października. Moc spotkań, moc wydarzeń, spotkań z twórcami, z aktorami, warsztatów, więc będzie się działo. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w kinach. Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Edyta Kozak, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performensu Ciało Umysł. Z mikrofonem Radia Warszawa gościmy dziś w jednym z miejsc, gdzie właśnie ten festiwal będzie miał miejsce w ten weekend od 11 do 13 października. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performance, w tym roku po raz 23. Ciało Umysł. Ten festiwal ma w tym roku swoje nowe hasło. Hasłem tegorocznego festiwalu jest taki zlepek dwóch słów. Haha, harmonia. Może wydawać się on absurdalny, ale na pewno nie jest przypadkowy. Bo chyba dla każdy uśmiecha się po tym, jak przeczyta to hasło i też na tym nam bardzo zależało. To są jakby dwa bieguny, śmiech i harmonia. Nawet tak powiedziałabym tanecznie, śmiech to jest taka akcja-reakcja w relacji, a harmonia wydaje się, że to jest to takie uspójnienie wielu, wielu elementów, tak jak w harmonii muzyki, tak jak po prostu w harmonii kosmosu. To jest zbiór wielu elementów, które muszą ze sobą współgrać, które muszą się w jakimś sensie dogadać. I festiwal, który przez weekend prezentuje spektakle, różne inne wydarzenia towarzyszące, jak spotkania z artystami, filmy krótkometrażowe, grę wideo i spotkania autorskie, z różnych bardzo perspektyw pokazuje, w jakim sposób taniec nawiązuje relacje ze śmiechem, z autoironią, z szerokim pojęciem w ogóle śmiechu tak naprawdę, bo to nie jest tylko śmiech, który wywołuje radość, ha, 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 ale też taki, który gdzieś dochodzi do głębi naszych ukrytych często emocji, który może wywoływać niespodziewanie strach, lęk, jakąś obawę. Może być też narzędziem manipulacji. Więc śmiech jest takim ogólnym parasolem, pod którym tę edycję chcielibyśmy przeprowadzić i mam nadzieję, że widzowie wejdą w ten festiwal nie tylko jako oddzieleni od artystów osoby, ale też przeżyją to w sposób taki bardziej emocjonalny i staną się jakby współtwórcami tego festiwalu. Ale bardzo ciekawe i takie intrygujące to hasło. W czasach, kiedy tego śmiechu, ja zauważam, że jest coraz mniej w naszej przestrzeni, że coraz więcej jest tej zadumy. Jesteśmy też takim narodem dosyć romantycznym, szybko wpadamy w różnego rodzaju nostalgię i tego śmiechu jest mniej niż kiedyś. Kiedyś mam wrażenie, że bardziej potrafiliśmy cieszyć się i śmiać z takich normalnych, zwyczajnych rzeczy, a teraz potrzebujemy nie wiadomo czego, żeby się uśmiechnąć. Tak, dlatego zależało mi na tym, żeby wyciągnąć z tańca ten ogromny potencjał, jaki ma taniec. Taniec ma potencjał wywoływania w nas nie tylko zadumy, refleksji głębokiej, ale też tej radości, uśmiechu. Każdy z nas chyba ma takie doświadczenie przy oglądaniu niektórych spektakli, czy w ogóle w życiu, takiego niekontrolowanego śmiechu. Często też ten śmiech w sobie tłamsimy. Gdzieś mamy taki nacisk jakiś w klatce piersiowej czy w brzuchu, gdzie śmiejemy się, ale wewnętrznie, żeby nie, albo żeby kogoś nie urazić, albo żeby nie pokazać swoich właśnie emocji, które mamy.
ale wydaje mi się, że śmiech jest tak szerokim spektrum różnych i emocji, i refleksji, że zależy nam na tym, żebyśmy po prostu w tym trudnym czasie też jakichś różnych transformacji, wojen, też takim cały czas po pandemicznym okresie, żebyśmy znaleźli trochę światła, jakiejś lekkości w życiu, żebyśmy potrafili spojrzeć na ten aspekt życia, który przynosi dużo radości, o którym często zapominamy. Taki, który daje nam siłę tak naprawdę do działania, taki, który nas popycha do tego, żebyśmy podejmowali decyzje, które byłyby właśnie dobre i rezonowały jakąś taką wspólnotą. I też te spektakle, mimo że czasami rzeczywiście ciężkie, jeśli chodzi o tematy, bo jest śmiech, ale śmiech jako jest spektakl wyładowania, albo takie, które pobudzają ogromnie publiczność. Jest spektakl Alessandro Sciaroniego Augusto, którym otwieramy festiwal, który jest prostym spektaklem, w którym 9 tancerzy chodzi po scenie, czy porusza się po scenie i się śmieje. W bardzo różne i ich jakby śmiech jest, wiadomo, jest to jedna z najbardziej zaraźliwych dźwięków, więc... Czyli udziela się publiczności. Absolutnie. I druga część jakby spektaklu, czy część spektaklu odbywa się na widowni. Więc jest taki rodzaj jakby relacji z widownią, ale też jest relacja bardziej taka, powiedziałabym, wymagająca, bo mamy spektakl, piękny spektakl Harmonia węgierskiej choreografki Adrienne Hoth z zespołem niemieckim Unusual Symptoms z Bremen, która zaprosiła do stworzenia tego spektaklu artystów, tancerzy pełnosprawnych i niepełnosprawnych. I możemy być świadkami w takim bliskim kontakcie z nimi szukania właśnie w sobie odpowiedzi na te pytania, gdzie jest norma ciała, gdzie jest norma tańca, gdzie ta granica się, w którą stronę w naszych głowach się przesuwa i na ile my akceptujemy różne swoje i nie tylko swoje ułomności, z którymi nie mamy często na co dzień do czynienia. Więc ten spektakl nie tylko artystycznie jest świetny, ale też w taki sposób ludzki, po prostu bardzo poruszający. Pięknie tańczą oni, są ze siebie, jakby uważają siebie za pełnoprawnych tancerzy. To osoby właśnie pełnosprawne mają czasami problem z tym, żeby ich właśnie przyjąć do tego społeczeństwa i przekroczyć swoje własne bariery myślowe w tym, w naszym rozumieniu, czym jest piękno, czym jest taniec, czym jest ludzkie ciało. Ten temat niepełnosprawności poruszacie na tym festiwalu od kilku lat i tancerze nie w pełni sprawni występują i pokazują, właśnie wskazują na tą swoją doskonałość, którą oni jak najbardziej widzą. Tak, to jest też dla mnie specjalna edycja, ponieważ Alessandro Sciaroni, który rozpoczyna tegoroczny festiwal, po raz pierwszy pokazał na scenie festiwalowej niepełnosprawne ciało 15 lat temu. I to on jakby rozpoczął nasz dialog z takim właśnie ciałem, z tym przełamywaniem barier, zapraszaniem artystów i nieartystów, żeby wspólnie można było doświadczać tego i właśnie te granice jakoś tak rozmiękczać, czy żeby przyjmować to, ten taniec nie jako pewną normę, którą, czy też ciało, które jest bardzo, uważam, przez media zradykalizowane. Jakiś wizerunek ciała, który został przez nie wytworzony, burzą naszą po prostu nasze człowieczeństwo. I jednym z celów festiwalu jest właśnie to, żeby przywracać rodzaj, nie wiem, normalności, pewnej prawdy o nas samych, o ciele, które mamy takie, jakie mamy. I każde ciało jest piękne, boskie i nie ma nikt nie ma prawa krytykować ani w żaden sposób kategoryzować tego ciała. Więc ta nasza 15-letnia podróż z ciałem tak zwanym atypowym, dziś się mówi bardziej o ciele właśnie nienormatywnym, jest bardzo długa i bardzo bogata, bo różnego rodzaju tę atypowość pokazywaliśmy, czy bardziej psychiczną, czy właśnie fizyczną, czy taką, która odstaje trochę od tak zwanych standardów, które jednak ciągle dominują w mediach. Spójrzmy teraz na program pokrótce tego festiwalu. Festiwal trwa od 11 do 13, czyli to jest tylko ten weekend i tak naprawdę codziennie mogą Państwo wybrać coś z tego bogatego repertuaru. Czy to są głównie zagraniczne teatry, czy również polskie? Festiwal jest międzynarodowy, więc spodziewamy się oczywiście, no właśnie skąd teatrów, skąd do nas przyjadą? Mamy zespoły zagraniczne i polskie. Pokazujemy spektakle z zagranicy, z Włoch, z węgiersko-niemieckich,
polski zespół, a także francuski, a na małej scenie pokazujemy dwie polskie prace. Zawsze buduję program w ten sposób, żeby one w jakimś sensie ze sobą dialogowały, żeby one nie były oderwane od siebie, tylko żeby wchodziły w jakiś rodzaj rozmowy. Więc na przykład spektakl Harmonia, którą zobaczymy 12 października o 20. Innym spektaklem polskim jest spektakl Sport Patryka Gorzkiewicza, który jest taką odpowiedzią na decyzję o włączeniu tańca breakdance do olimpiady, który w tym roku we Francji po raz pierwszy został włączony i w tym roku po Francji został wyłączony. Więc on jako artysta właśnie hip-hopowy, jako artysta, który pracuje z wieloma takimi technikami ulicznymi, zadaje po prostu pytanie, czy taniec to sport i czy sport to taniec i na ile te dwie dyscypliny ze sobą rywalizują, na ile w ogóle można je wprowadzić do czegoś, co można ocenić, na ile, w jaki sposób taki breakdance podlega w ogóle ocenie, na ile zarobki artystów a sportowców są ze sobą jakoś kompatybilne. A jednocześnie będzie rozmowa z Patrykiem Gorzkiewiczem i z artystami, a także warsztat jako jeden wieczór. I ten spektakl dialoguje znowu ze spektaklem zagranicznym Anguyen Underdogs na dużej scenie, który jest spektaklem hip-hopowym. Patryk, młoda generacja polskiego hip-hopu, Anguyen zasłużona, wspaniała francuska artystka z wieloma pracami swoimi na koncie, która pokazuje źródła hip-hopu, tańca hip-hopowego. Także ten program ze sobą też w jakimś sensie próbuje się zharmonizować, czyli próbuje dialogować. Bardzo ciekawe tematy, spektakle. Gości zapraszamy Państwa w ten weekend po raz 23. Festiwal Ciało Umysł, Międzynarodowy Festiwal Sztuki, Tańca i Performance. Tańca, którego tak naprawdę w tak codziennym życiu nam bardzo brakuje, więc myślę, że ten festiwal będzie słuchaczy przyciągał. Zapraszam. Kulturalny weekend. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.